Cześć! Daphne właśnie przed sekundą przestała być duchem i kontynuuje swoje próby manualnego naprawiania rzeczy zamiast używać mocy. W ogóle ten sedes jest dosyć dziwnie zrobiony. Jak się podniesie deskę, to wygląda to w ten sposób, czyli przenikają przez siebie dwie deski. I jeszcze tutaj, no pewnie są sedesy, które mają taki kształt, ale tutaj jest jopa. Normalnie dziura. W sensie, no bo on ma taki kształt sedesowy, no nie, e, że jest muszla, ale ja zawsze myślałam, że nie jest cały zabudowany, a on ma tutaj dziurę. Czy to ma służyć jako półka? Czy takie sedesy istnieją w rzeczywistości? Ja mam wrażenie, że tutaj by się tylko brud zbierał strasznie. Jest sobota i dzisiaj Sturla będzie miał urodziny, ale dzisiaj jest też bal, więc um, będę próbowała zrobić to tak, żeby Sturla najpierw miał urodziny, a potem dopiero Dafni mogła spokojnie pójść na ten bal, z tym, że um, jeszcze chciałabym może spróbować zaprosić któregoś z jej kolegów albo kogoś um, na ten bal. No najlepszą relację ma z Elmerem um, i tutaj oni się znają już od bardzo dawna. No i jeszcze Telma miała zadzwonić do starego, zanim umrze. Ale ona wstanie za kilka godzin dopiero. Ona raczej jeszcze nie zdąży odejść do tego momentu. Ktoś być może trafnie wypunktował w komentarzu, że ta kolejność umiejętności ich jest według tego, w jakiej kolejności się tych umiejętności uczą. Um, nie jestem w stanie do tego dotrzeć już teraz, e, czy faktycznie Daphne najpierw nauczyła się gotowania, albo czy Encelado najpierw nauczył się umiejętności sportowych, ale będę ogólnie to obserwować, bo też mnie to zaciekawiło teraz, jak to faktycznie działa. Jakby co to Sturla na razie ma tylko wędkowanie, więc możemy um, też obserwować, czy później, jak więcej umiejętności się nauczy, to czy one będą po kolei szły. Może spróbuję zaprosić tego typa, żeby go nie szukać, rachuneczki. Kurde, bo to już sobota, zaraz komornik by znowu przylazł. Dafty? Dlaczego ty ignorujesz Elmera? Że mam tutaj interakcję, żebyś przestała? To przestań. Może kliknęłam na to przypadkowo w którymś momencie, nie wiem. Na to jest dosyć łatwo przypadkowo kliknąć jednak, jakby nie patrzeć. Dobrze, przywitaj go. Aha. Aha. Ale przecież przestałaś już go ignorować. Przecież przestałaś. Przestałaś! Halo! Start, stop. Koniec, tak? Ja, ja chciałam, żebyście wy się lubili jednak. O Boże! Naprawdę! Rozumiem, że to on ją też ignoruje i dlatego tak. No dobra, to ty jego też i niech spada stąd. Idź sobie. Idź sobie, idź sobie. Jak się żegna? Weź go, przeskanuj jeszcze. Po co będziesz z nim gadać, jak możesz go. O, macie wspólną cechę, no tak. Jak możesz go po prostu przeskanować. Cztery razy, żeby wszystkie cechy poznać. Poczytaj mu w myślach. Bal jest o 18, no nie? No trudno, sama pójdzie, skoro tak. Okej, okay, geniusz, złota rączka, przyjacielski. No to fajnie, przyjacielski i nie lubi dzieci. Może twierdzi, że ona jest dzieckiem i on nie będzie z nią gadał. Um, dobra, weź się na ładu i weź się najec i w ogóle. Nora już coś gotuje, nie wiadomo po co. Bo tutaj powoli tort już musimy. A telma zadzwoniła do tego ojca? Chyba tak, bo im się poprawiła ta relacja trochę, e, bo nie zauważam nawet, kiedy ona wstała już jakiś czas temu. Dawnie, jaki ty masz wizytowy strój? Czy ja ci muszę coś zmieniać? A ona ma bardzo fajny wizytowy strój. Taką sukieneczkę trochę marynarską i kolczyki dopasowanej w ogóle. Jakby co to kolczyki zazwyczaj znajduję, bo to jest custom content, no nie? Zazwyczaj je znajduję po prostu na The Sims Resource. Jakby tam um, takich rzeczy akurat trochę jest, ale ogólnie ja zazwyczaj jak szukam czegoś, to wpisuję po prostu frazę do Google'a i wchodzę w obrazy i to co mi się podoba, to co na to klikam. Tutaj też wpisałam po prostu Sims 3 earrings i tyle, tak? To nie jest. Tak jak zwykle muszę to powiedzieć, że to nie jest magiczna moc. Zwykły Google. Natali, czemu ty znowu... Nie wiem, dobra. Sturla, idź do tego tortu, bo przecie mnie zaraz pochromoli. Weź już, zróbmy to. O nie, ktoś gra utwór Bacha, który grałam. Encelado. Tak. O tak. Dobra, bo prawie przegapiłam. O kurde. Sturla z Norą to w ogóle nie ma relacji żadnej, a z Telmą się super przyjaźni. Nora jest zbyt zajęta. Faktycznie, jak on się stawał dzieckiem, to też kliknęłam na telmę, żeby zobaczyć, jakie ona ma cechy, bo ona ma większą, jeśli już... Um... Większy potencjał do przekazania mu jakiejś cechy, no nie do wpłynięcia na niego. Więc losu losu, jak na razie. Neurotyczny. Hmm, no nie wiem, no przydałaby mu się, właśnie mówiłam, że jak do nastolatka będzie em, rósł, to że jakaś słabość by mu się przydała. No, ambitny też może tam mieć jakieś tam negatywne skutki w złym humorku, ale em, jednak nie jest to taka typowo słabość, typowo wada. Totalnie nie wygląda mi na zrzędliwego sturla. Absolutnie nie. Mega wesołe dziecko. Przejrzę sobie wszystkie cechy, bo tutaj dużo tych negatywnych nie ma. Neurotyk byłby okej, okay, ale jakoś tak nie mogę powiedzieć, że wyczułam neurotyczność w Sturli jakoś bardzo. Śpi na górze łóżka, yy, chodzi sobie do domku na drzewie spać ciągle w nocy i się nie boi, i tchórz też tak samo jakoś specjalnie nie pasuje. I on bardzo dużo chodzi gdzieś sam też i, i tak sam z siebie robi też rzeczy, które są według mnie jakieś takie odważne, jak na dzieciaka. Więc jeśli już, to dałabym mu jakąś taką słabość społeczną bardziej, bo on taki. Raczej. O, albo może samotnik, albo coś takiego. Raczej, raczej coś w tym stylu y, bym chyba zrobiła. Nie wiem nawet, czy on w ogóle jakiegoś przyjaciela sobie y, ogarnął w szkole czy coś. Czasami ten najlepszy przyjaciel się włącza z jakimś losowym dzieckiem, zazwyczaj jakimś tam pierwszym, którego poznają w szkole. U niego nie widziałam, żeby coś takiego się zrobiło. Dam mu na razie samotnika. To nie jest taka typowo negatywna cecha, ale myślę, że będzie ciekawie wyważać jego osobowość, że on lubi przyrodę, jest ambitny, jest taki sprawny fizycznie, ale jakoś tak z ludźmi specjalnie nie ma ochoty spędzać czasu ani nic, mimo że żyje w dosyć dużej rodzinie. I zdecydowanie bardziej będzie wolał pójść sobie gdzieś na łono natury, na jakąś łąkę, niż gdzieś do jakiegoś budynku, gdzie będzie bardzo dużo ludzi, tak? A jak będzie jakaś impreza u nas w domu, to on sobie do domku na drzewie pójdzie się schować. Rel. Jeśli podoba Wam się Sims 3 i chcielibyście sobie kupić, to polecam zrobić to na Instant Gaming. Co do sturli ciągle śpiącego w, w domku na drzewie, to jest to dodatek pokolenia, tak samo też bal. Pokolenia to jest taki dodatek, który na tyle dobrze wtapia się w grę, że po jakimś czasie przestajesz czuć, że w ogóle go masz, i wydaje się, że tam nic nie ma, a tam jest dużo rzeczy. I wyobraźcie sobie, że zaczęłam grać w tego Graveyard Keepera i jest to bardzo fajne RPG, takie w stylu Stardew Valley, tylko, że mroczniejsze i w takim klimacie średniowiecza. Chwilę mi zajęło, żeby ogarnąć, jak się robi rzeczy w tej grze, ale jak już ogarnęłam, to jest naprawdę fajnie. Ma się dużo questów do zrobienia od różnych postaci, więc jest to taka, taka typowa rzecz, no nie? Ale też nie ma się takiego poczucia, że się czeka za długo na pewne rzeczy, tak jak w My Time at Portia na przykład, zanim ci się zrobi ileś tam jakichś materiałów, których potrzebujesz do zrobienia. Robienia jakiejś innej rzeczy, to musisz czasami czekać nawet dwa dni na to. A tutaj takich rzeczy jest mało, a nawet jeśli są, to, to czeka się krótko, więc nie ma takiego poczucia, że i co ja mam teraz robić, no nie? Na razie jestem na etapie tej gry, gdzie jeszcze nie ma takich um, niepokojących rzeczy, ale wiem, że one się później zaczynają, że ta gra zaczyna się robić taka troszeczkę spuki po jakimś czasie. I w ogóle włączyłam sobie język polski w niej, bo jest. No i rozgadałam się, więc to w sumie tyle, wracamy do gry. Jaki śmieszny. Uroczy strasznie jest. Chwila, czy to znaczy, że on jeszcze zdąży na bal pójść? Nie no, nie będę go tam wysłać, przecież on dopiero co nastolatkiem się stał, to nie ma żadnego sensu. On jeszcze nawet do liceum nie poszedł. O kurde, jaką ma rzeźbę! Nie no, chyba trochę przesada. A? Poważnie? Nie no, kurde, chociaż do połówki mu to zmniejsz zmniejszmy. Przecież to... Skąd on by to wziął? Te wszystkie żyły. Teraz jak go widzę w stroju kąpielowym, to jeszcze bym mu zmniejsza, bo z połówką wygląda tak. Więc... O, może tak bardziej? No, mam nadzieję, że baterii wystarczy Dafni na cały bal. <grym> Może być różnie, ale jak nie będzie żadnej magii używać, to raczej jej będzie w miarę e, stać ta potrzeba. A, ty nie, ty nie idziesz nigdzie. Proszę się sturlać do domu z powrotem. Patrzcie, jak chciał kurde na doczepkę. Się przyczaił tam do tej limuzyny. Oho, już jej ktoś odmówił tańca. No pewnie ten rudy znowu. E, co? Czy kosmici idą po Dafni? Babcia? To ty? O, Thor umarł. Eee, Stula? Co ty właściwie robisz? Słuchasz kontrabasu, który sobie stoi, tak? No dobrze. A w ogóle też zostałam uświadomiona w komentarzach, że Dafni nie ma szans. Mieć wahań nastroju, bo ona nigdy nie śpi. A oni dostają te wahania tylko po wstaniu z łóżka. Czy nie stanie tak po prostu, jak ktoś nie śpi? Ale jaja, to będzie, kurde, najbardziej stabilna nastolatka. No, oprócz tego, że się pobiła i, i jest w, wściekła. Ten jak z wujkiem się w ogóle lubi? O co tu chodzi? I jakąś ciotkę jeszcze sobie zaprzyjaźnił, która była chyba z nim w klasie. Jest w ogóle młodsza od niego. Normalka. I jeszcze z tym Ridem też ma całkiem niezłą relację, to jest jego wujek. E, także jakąś przyjaciółkę ma, ale to jest osoba z rodziny, jakby nie patrzeć, no nie? Nie, nie? jest zaprzyjaźniony z jakimś takim losowym dzieckiem, chociaż fakt, że ym, bardzo dużo ludzi jest jego rodziną, więc. No ale tutaj jest jakaś Rivera, jest jakiś Wong. Jest jakiś Dale Thompson, um, i z nimi w ogóle nie ma żadnej relacji. Tak samo z tą Angeliką. A z mamą słabo. I z kuzynką też. A z Encelado i Telmą się absolutnie uwielbia. To jest ciekawe. Z Natalii też w ogóle nie zna piary. O, a to bardzo proszę. Gadanie o sprzątaniu, dziękowanie za sprzątanie. Encelado go pewnie prowadzenia nauczy, mimo że sam się nie uczył. Dobra, Dafni, umyj się i naładuj. A cóż to za zamrożenie znowu. Nie zaczęła żadnego romansu, ale widzę, że z tym Elmerem Elmer wszedł z najbardziej lubianego Sima w najmniej lubianego Sima na sam koniec listy. Teraz na razie ten Landon jest yy, gdzieś tam na, na czele. Aha, z Turla wahania nastroju w pierwszy dzień, po pierwszej nocy. Już, od razu. Nie idę do szkoły dzisiaj. Nie no, w pierwszy dzień liceum to kurde pójdź jednak, bez... Tak, sprzeczne pragnienia oczywiście, mieć najlepsze oceny, ale nie iść do szkoły. No, jakby w czasach zdalnych lekcji to było możliwe, ale to nie było takie do końca nie pójście do szkoły, jak się miało lekcje. A, tylko że on se może nie pójść dzisiaj do szkoły, bo dzisiaj jest niedziela. Także sobie rób co chcesz. Niczce do lasu i w ogóle zaginiesz gdzieś. Nie dobra, możesz iść na festiwal, bo widzę, że chcesz te bilety sobie, te kupony sobie tam pozbierać, to. A, w ogóle tam jest jednak ta budka do robienia zdjęć i teraz się zastanawiam, jak, jak ja to zrobiłam, że ja tego nie widziałam. Aha, dlatego, że ona jest w takim miejscu, że to już jest prawie, że poza parcelą e, i jest schowana za drzewem, a ona jest w tym miejscu. Także, no teraz jest jesienny festiwal, więc trochę inaczej to wygląda. No, ale faktycznie, jak ja dotąd mniej więcej patrzyłam, bo myślałam, że krawędź parceli jest gdzieś tu, no to jakoś tak nie wpadłam na to, żeby ta budka będzie tutaj. Telma, resztki istnieją. O, kurcze Nora. A ta Angelika to jest y, sprzątaczka nasza, okej. Okay. Tylko, że ty nieprędko będziesz mogła z nią flirtować faktycznie. Eee! Ty, a wiesz, że motocykl to mogłabyś sobie w sumie kupić. Pierdziawę. I będziesz wyrywać pokojówkę na motocykl? Proszę. I e, to będzie twój preferowany pojazd. No widzę właśnie, że chcesz grać w gry z Telmą. Jakieś gierki sobie tu urządzać. Okej, okay, Daphne e, ulepszyła kibel, żeby się sam czyścił. Zdecydowanie wolę niezniszczalność, jeśli chodzi o sedesy. Ale od czegoś trzeba zacząć. Potem można zamienić. O, a może zrób pranka w, tej, w tym prysznicu. Ja tylko ulepszam, żeby się sam czyścił. A tak przy okazji. O, pojawił się koń. Aha, Sturla nie chce iść do szkoły, e, mimo że nie ma wcale wahań nastroju dzisiaj. E, no możesz sobie skipnąć, ale to nie jak masz najniższą ocenę i jak to jest pierwszy dzień w szkole. Ogólnie okej, okay, ale na przykład jutro pójdziesz sobie do lasu zamiast do szkoły. Sturla odpowiednio planuje sobie rzeczy. Teraz ciężko pracuje w szkole, żeby jutro móc sobie odpuścić. No i Natali dostała awans, e, tak jak chciała. Encelado na jakąś imprezę został zaproszony, dobrze. Dlaczego ty na motocyklu Nory jeździsz? Encelado. To nie twoje. Jaki, jaki pan burmistrz, nie mogę. Jak w ogóle mu pasuje ten garnitur do tego motocyklu fioletowego. A nie przepraszam, gubernator. Jeszcze lepiej. O, a to przebranie to już w ogóle idealne. Tylko, że oczywiście udaje, że ma włosy. No, jeśli Daphne nie będzie miała nigdy wahań nastroju, to nie będzie miała nigdy pragnienia jakiegokolwiek o zmianie wyglądu. Więc jako nastolatka... O, właśnie, a propos, siema, Turkusowe włosy. Więc w zasadzie to nigdy tej peruki nie założy jako nastolatka. Będzie, będzie miała takiego pragnienia. Także może jakiś inny kontekst mogłabym tutaj wymyślić. Chociaż ona już cztery dni jej tylko zostały do młodej dorosłej. Myślę, że Daphni ma wywalone, tak szczerze mówiąc. Ona bardziej idzie w jakiś taki rozwój osobisty, właśnie, żeby tym majsterkowaniem się zajmować i tak dalej. Ona jakichś takich społecznych pragnień za bardzo nie ma i w sumie ma to nawet sens, jako że jest córką encelado. Ojej! No, ma będzie smutna jeszcze całe 4 godziny. A, no i chce sobie um, <ścoughs> odreagować, kradnąc coś. A co my mamy w ogóle z ukradzionych rzeczy w domu jeszcze? Jakieś zasłonki. I to tyle. Encelado taki jest mało społeczny, a poszedł do polityki. I w zasadzie, no, jakby stanowi bardzo społeczną funkcję. I pracuje dla ludzi, zasadniczo. Encelado był urodzony w grze i jest pół kosmitą, ale ma jakiś sens to, że przylatuje kosmita z innej planety i ma takie. Wy tu tak żyjecie? I po prostu od razu idzie do polityki, żeby pozmieniać. Trzy hotdogi w łazience! I jeszcze się nie lubią. Aha! Okej. Okay. Czy to jest Erin Beaker? Tylko zmieniła nazwisko? Pokaż mi tę babę. No tak, oczywiście, że to jest ona. Ale ona nie jest w związku już z tym Wensem. Hey ona się chyba rozwiodła. Tak, nie ma żadnego partnera. Także niech jej będzie. Może sobie flirtować. O! Karmienie. Ojojku. Jaka słodziutka, Boże. Encelado. No tak. Dlatego właśnie Sturla się z encelado dogaduje. O, dawniej już teraz może robić niezniszczalne rzeczy. Ona już ma 6 punktów tego majsterkowania. Jednak cecha swoje robi. Nora. Czemu użygasz? Co ty zjadłaś? Mięso jakieś zjadła pewnie, ale to nie wykluczone, że ja jej kazałam. Krewetki zjeść przez przypadek, pewnie nie wiedziałam, że na norę w ogóle kliknęłam. A to sorry, oni chyba w trójce nie są tacy głupi, jak w czwórce, że sami wezmą mięso. Dobra, skończyła książkę następną. Thelma Avans. O, oszustką teraz jest. Encelado, dlaczego pieczesz, jak się zaraz zesrasz? A, w ogóle Sturla zebrał te dynie, także... O Jezu, jaka wielka. E, możemy ją sobie do lodówki schować, ale całą poproszę. I praca domową z podstawówki, do widzenia. O, jakie ładne zdjęcie. Encelado, jeszcze chciałeś jeść to ciasto. Co za typ, ale piękne ciasto zrobiłem, muszę je zjeść, choćbym się poszczał. Daphni. Dlaczego ona ignoruje tym razem sturle? I ono to robi sama z siebie. Nie wiem, co tu się dzieje. Czy to jakaś cecha? Okej, okay, pewnie przez to, że jest narwana, ona sama z siebie to robi. No bo to nie jest możliwe, żebym tyle razy przypadkowo kliknęła, jak mnie się to wcześniej nigdy nie zdarzyło nawet. Zwłaszcza, że akurat y, dawniej na sturle, to ja chyba nigdy w życiu nie klikałam. To by było bardzo dziwne, także ona to sama robi bez kitu. Zabawa w ogóle wstrętna. <grych> Dobra, sturla, jak chcesz iść do teatru, to idź sobie na jakiś film, akurat się chyba zaczął, cokolwiek. Ma nastrójnik o zmarnowanym jedzeniu i dzieciach w dziwnowie, bo yy, po raz kolejny ktoś coś gotował i już się zdenerwowałam i po prostu kazałam mu to sprzątnąć. Jakby nie mogli tego odłożyć z powrotem do lodówki. O właśnie, i tak to się potem kończy. Fuu. Telma i najedzona. Znajdźcie kogoś, kto patrzy na was tak, jak Telma na ten talerz. Przynajmniej talerz nie znika, tak jak w dwójce. W dwójce wylizanie talerza to jest yy, automatyczne umycie go. Taki samochód po ciebie przyjeżdża do wojskowej kariery? O kurcze. No to nieźle. Briana kolejny raz wciąż ci to przerwała pójście do samochodu. Sturla miał wczoraj do tej szkoły nie pójść, nie? Dobra, to dzisiaj nie pójdzie. Wstało 7.50, strasznie głodny, nie zdąży. A, halo? A ja bym chciała na przykład nie. Jest taki błąd faktycznie, że nie można im anulować pójścia do szkoły, ale myślałam, że to się dzieje tylko w jakimś konkretnym przypadku. No nic, zresetuję go sobie. Bardzo proszę. I najedzony od razu. O, chcesz oglądać dzikie konie, to udajesz, że idziesz do szkoły, a tak naprawdę idziesz do lasu. Tutaj co prawda nie ma takiego typowego lasu, ale gdzieś zawsze można pójść, na przykład tu. Może ja bym ci kupiła rower żebyś takie dystanse mógł pokonywać sobie na rowerze. Jak on lubi przyrodę i jest aktywny fizycznie, to rower jest idealny dla niego. On co prawda nigdy w życiu nie ćwiczył, ale wszystko w swoim czasie. Niech to będzie twój preferowany pojazd. Ja na rowerze pojadę do szkoły. Taki piękny dzień, idealny na rower. Typowy Encelado, nie zna nikogo w swojej pracy. Aha, ten poszedł do lasu lekcje odrabiać. Co za gościu? E, on już od czterech dni jest nastolatkiem, więc to już jest taki moment, kiedy może zacząć się uczyć prowadzenia, bo ma 16 lat w tym momencie. Amerykański standard jest taki, że 16 lat to już spoko. A co to za zgniłe domki? O, tutaj kolejny zgniły domek w środku niczego. Niestety konia żadnego nie widzę, żadnego cienia biegającego nigdzie. A i będzie łowił, no okej. Okay. ok pani sprzątaczka zgodziła się spędzić z tobą czas, i teraz cię zagaduję. Jest rzeźbiarką, interesujące. Encelado się przypomniało o charyzmie, więc kupię mu książkę nową. On ma poziom siódmy, więc ten ostatni tom muszę mu kupić. Jakiś taki towarzyski się zrobił nagle. Chyba już się ze sturlą przestanie dogadywać. A, przez to, że ta sprzątaczka z nami spędza czas, to ona teraz y tutaj bez końca będzie siedzieć. No, Daphne, zaraz sprawi, że zmywarka nie będzie się już nigdy psuć. Taka mądra. O, dostałam powiadomienie, że Sturla zaczął ignorować Dafni też. Oni to serio robią sami z siebie? W sensie, czasami mi się to zdarzało, ale żeby tak nagminnie. I nawet nie ma wahań nastroju, żeby, żeby mieć jakieś takie pomysły. No dobra, to będzie tyle na dzisiaj. Już dzieciaki idą do szkoły i Briana znowu próbuje przeszkadzać. Dafni został już tylko jeden dzień do urodzin, więc będziemy się następnym razem zastanawiać, czy ona będzie szła na jakieś studia, czy coś. Przyszły też rachunki kolejne, ale oni mają tyle pieniędzy, że ja najchętniej to bym zapłacił jakieś 35 tysięcy tych rachunków. W poprzednim odcinku przypadkowo zapłaciłam 10 tysięcy rachunków i nikogo to nie obeszło. Niby podwójna długość życia, ale nie mam wrażenia, że to się jakoś strasznie wlecze. Raczej bym powiedziała, że to jest właśnie tak, taka idealna długość, no bo to jest ta długość, na której zazwyczaj gram. A już tak bardzo powolutku moglibyśmy się szykować na jakieś następne pokolenie, o ile znajdzie się ktoś, kto nie będzie ignorował Dafni. I jak zwykle. bardzo za i widzimy się w następnym pa Have a long cigarette, take another lease on life Won't be long to forget, better run no regrets, move along once again, had enough not yet